Mam przyjemność zaprosić na rozmowę dwóch bardzo ważnych ludzi dla polskiej fotografii. Wojciecha Prażmowskiego, wybitnego fotografa, i Adama Mazura, wybitnego krytyka sztuki i krytyka fotografii. Rozmowa będzie dotyczyć twórczości Wojciecha Prażmowskiego oraz albumu fotograficznego pod tytułem Południe, na który składają się trzy cykle fotografii wykonane przez autora. W Wenecji w roku 1986, w Vigo w roku 2000 i na Rodos w roku 2006. Album po raz pierwszy pokazuje cykl ten w całości. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja jeszcze przedstawię artystę, czyli Wojtka Prażmowskiego, z którym mamy dzisiaj spotkanie. Ja myślę, że większość tutaj obecnych na sali go zna co najmniej dobrze albo bardzo dobrze. Też może tak dodam jako historyk i krytyk fotografii, że jest to no nie tylko wybitny artysta, ale osoba, bez której nie można sobie chyba wyobrazić fotografii współczesnej w Polsce. Tych ostatnich właściwie już 40 lat, czyli taki artysta gdzieś przełomu wieków, bardzo, bardzo dla nas ważny i też w jakiejś mierze zasłużony, ale jednak nie taki właśnie pomnikowy, bo te spotkania z Wojtkiem, one są zawsze, myślę, że dla nas wszystkich, też dla mnie osobiście, tak właściwie ważne w taki życiowy sposób, czy one zmieniają w jakiś sposób nasze myślenie o fotografii, ale chyba nie tylko o fotografii. To spotkanie dzisiejsze też jest o tyle ważne, że to jest taki rodzaj współpracy właśnie pomiędzy artystą i kolekcjonerem przy wyborze tych prac, przy produkcji książki fotograficznej, ale też tego niezwykłego zupełnie obiektu właśnie kolekcjonerskiego, o którym Wojtek Jędrzejewski wspominał. Więc tutaj jest kilka takich rzeczy, które sprawiają, że jest to dosyć niezwykły moment. Mieliśmy takie nawet rozmowy wcześniej z Wojtkiem, że to jest właściwie projekt, który rozpisany jest na całe dekady, tak? Czyli on gdzieś zaczyna się w 80-tych latach, w połowie lat 80-tych, w 86 roku, kończy się w 2006, tak? I wydany jest teraz jako właśnie taka publikacja w zwartym tomie. Natomiast ciekawe jest porównanie też tych fotografii z tej książki do tego, co ty robiłeś, ponieważ te pierwsze fotografie z Wenecji, one właściwie nawet są wykonane i tutaj teraz dla nas dostępne, ale były wykonane przed debiutem Wojtka Prażmowskiego, który miał miejsce w 1988 roku właśnie w mojej galerii, którą też prowadził Marek Grygiel. Więc taka bardzo wczesna praca, którą tutaj nam pokazujesz, która też jest zupełnie czymś innym niż to, co pokazałeś na debiucie. I tak jest z kolejnymi tymi cyklami, które składają się na tę książkę Południe, że one właściwie opowiadają o takich trochę innych twoich wyborach, których dokonywałeś w ciągu tych wszystkich lat. Więc jak mógłbyś opowiedzieć o tym, czym jest to Południe, też jak pracowałeś nad tą książką i jak wykonywałeś te zdjęcia, jaki jest kontekst? No, świetnie, dziękuję bardzo. Rzeczywiście tematów dużo, mnóstwo pytań. Jak to wszystko ogarnąć? No może trzeba zacząć od tego 1986 roku i wyjazdu do Wenecji. To już jest taki czas, gdzie ta moja fotografia, nie ta fotografia, bo ta dopiero powstanie, ale u mnie zaczyna się taka przymiarka, brzydko mówiąc, do tego, co zacznie mnie interesować przez kilka lat, chyba przez 10 lat, mianowicie do albumu rodzinnego, do tego, co właśnie pokażę po raz pierwszy w małej galerii u Marka Grygla na jego zaproszenie. Przez 2 lata przymierzałem się do, tworzyłem, jakiś, szukałem kształtu tej mojej fotografii. Dotyczyła ona mojego albumu rodzinnego, a więc to było opowiadania o fotografii na przykład anonimowej, fotografii bez podpisu, fotografii zniszczonej, fotografii uszkodzonej. Były to poszukiwania czy jakichś rozmów, które domniemanych, wyimaginowanych, które toczyły się między moimi dziadkami a kuzynami, wujkami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było w takiej aureoli właśnie przemijania, zapominania. Jest to adekwatnie włączone i to siedzi jakby w tym czasie tego roku, połowy lat 80. Kto pamięta, to one nie były najciekawsze. Ten
Także to jest w pewien sposób także moja reakcja na to, na coś, co się wówczas toczyło, ale także na zewnątrz, ale także to jest nawiązanie do tego, co działo się na początku lat 70. u mnie, gdy byłem w Szkole Fotografii Twórczej w Brnie, gdzie tam z kolei też ta fotografia taka romantyczna, ta fotografia taka bardzo osobista, prywatna, tam dochodziła do głosu. Także to jest taki melanż, takie przygotowanie, klimat po to, aby wyjeżdżając do Wenecji w 86 roku, to nie był taki wyjazd, też może przypomnę, że to się brało jakiś telefon tutaj, samolot, powrót i nawet bez paszportu, tylko to jakieś były przygotowania i tak dalej, które powodowały równocześnie, że to wyjazd wakacyjny, ale taki coś, co trzeba spożytkować w należyty sposób. A więc jak już się jest w tej Wenecji, to sobie wyobrażałem, to trzeba koniecznie wziąć aparat, może odkryć tę Wenecję na swój sposób, oczywiście sfotografować w taki sposób, jak nikt dotąd nie fotografował i tak dalej. No a wcześniej tam gdzieś przecież widziałem film Viscontiego i była Śmierć w Wenecji, a jeszcze też był piękny, cudowny film, który miał taki właśnie z takim sfumato troszeczkę. Było te przygotowania, byłem też na etapie też fotografii, co mnie bardzo interesowała, fotografia zniszczona, fotografia zepsuta. Zresztą ta wystawa, która się potem odbyła w mojej galerii, nosiła tytuł Pierwsza Światowa, bardzo taki, ale człowiek był młody, no więc pozwoliłem sobie na tytuł Pierwsza Światowa Wystawa Zdjęć Zepsutych i tam się pojawiły się fotografie też zepsute, zniszczone. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego wspominam, bo do Wenecji zabieram ze sobą aparat własnej konstrukcji, który za chwileczkę może pokażę. I zabrałem też filmy, które były nie takie od sobie kupione w sklepie, tylko one były celowo zabrane 10-letnie, 12-letnie, orwowskie filmy, które już były troszeczkę nadgryzione, miały emulsję. Też był już taki materiał zniszczony, taki gdzieś rozkładający się i tak dalej. No więc na tym to był taki pierwszy wyjazd. Nie ukrywam też, że taka kulminacja takiego stanu ducha wówczas, takiego mojego, żeby też tej Wenecji takiej pogrążonej za mgłą, żeby poszukać. I tam cudownie się stało, że pojawiło się światło południowe, którego do tej pory jakoś nie doświadczałem. W ogóle byłem troszeczkę, przyznam się, byłem tępy i nie widziałem tego światła. Czyli wbrew takiej zasadzie pierwszej, najważniejszej, fotograficznej, byłem nieposłuszny, że fotografia, czyli że jest to foton, który kreśli, prawda? Światło, które prowadzi. Ja nie za bardzo sobie jeszcze z tym dawałem radę, między innymi no, z tego powodu, że ciągle gdzieś tam mnie gnało, gdzieś tam byłem niespokojny, czegoś szukałem, jakiejś swojej drogi, jakiegoś swojego oblicza, jakiegoś swojego takiego fundamentu. Był to aparat, może do tego aparatu przystąpię, bardzo taki tradycyjny, wówczas używany przez zawodowców, ale nic innego nie było, Pentacon Six, świetny, doskonały, nie ukrywam, z doskonałymi szkłami, tam, czyli obiektywami, z jednym potem mankamentem, o czym może później z transportem. Transport tutaj szwankował, to też dosyć będzie interesujące i ciekawe, bo Tenże transport, który tam od czasu do czasu przesuw taśmy szwankował, nieraz sprawiał bardzo ciekawe i bardzo, bardzo miłe, zaskakujące niespodzianki, takie nieprzewidywalne. A więc w tej Wenecji tych fotografii za dużo nie powstało, bo tam chyba 3-4 rolki tylko powstały, a więc około 30-40 fotografii. Dosyć potem trudne bardzo do skopiowania te fotografie,
były pod powiększalnikiem, ponieważ to wszystko się odbywało taką techniką tradycyjną, powiększalnik, ciemnia i tak dalej, i tak dalej. Ale jakoś, no na tyle to było dla mnie odkrywcze, fascynujące, że był to jakiś efekt, ale nie pokazywany. To też ciekawa historia. Raz tylko zostało to pokazane we Wrocławiu w 1991 roku, pamiętam dokładnie. Była pokazywana jedna fotografia, ale gdzieś ta fotografia przez nazwisko nie będę wspominał, przez jednego z twórców bardzo awangardowych kierunków ruchów fotograficznych chciał tam ją umieścić. W tym mi się to bardzo jakoś tam nie podobało. Była pokazana, rozeszło się, zniknęło, nie ma. Ale dlaczego wróciłeś w takim razie do tych zdjęć po latach? Bo potem pojawia się lat 14 lat później. Jestem zaproszony do Vigo w Hiszpanii. Oni tam organizowali, tam były biennale w Vigo fotograficzne. Bardzo wspaniałe i ze wspaniałymi artystami. Zaszczyt to był wielki uczestniczyć w tym. I mieli taki zwyczaj, że zapraszali artystę do wzięcia udziału, a później na następną edycję zapraszali twórcę do takiego projektu, przedsięwzięcia Vigo Vision. I ja do tego Vigo Vision 10 dni zostałem zaproszony. No i trzeba było coś opowiedzieć o Vigo. Vigo, cudowna miejscowość w Galicji hiszpańskiej, port z wyjściem na, jak pamiętam, na ocean. No i ja, będąc zaproszony, to wiedziałem, że teraz to już tego, no nie mogę już tego błędu popełnić i nie wiedzieć, co to światło, więc od razu wiedziałem, że jadę na południe, że tam jest to cudowne światło, na mnie czeka. I trzeba wrócić do tej techniki, którą zastosowałem, do tego sposobu fotografowania, który zastosowałem wcześniej w Wenecji. I to poszło wspaniale, nie ukrywam, że tam był popis tego i tam upust znalazłem w tym świetle. Powstało bardzo dużo fotografii, ale oczywiście, jak to bywa w takich razach, na 2 dni przed wyjazdem znalazłem miejsce wśród stoczni, wśród rybackich takich zachowanek, sklepy znalazłem. Okazało się rybackie, familii rybackich z napisami, kutry, sieci i tak dalej, pozamykane, zniszczone z napisami, tylko co niektóre gdzieś tam otwarte z napisami, że stop prywatyzacji i tak dalej. Wyczułem, że to jestem w miejscu, gdzie to ta profesja zaczyna upadać. To wszystko cudownie popadające w takie zgliszcza. Ja to sfotografowałem, ale nie tym aparatem tylko, bo miałem drugi aparat, który sfotografowałem te wszystkie upadające, rozsypujące się te małe przedsiębiorstwa, te sklepiki i zrobiłem taki obiekt, czego wcześniej doświadczałem, obiekt przestrzenny, trójwymiarowy, z takim otworem nazywając, z taką dziurą pustą nazywając widok na Zatokę Vigo. No i to się okazało, że to jest takie coś, co trafiło w dziesiątkę i wśród organizatorów. Oni to bardzo, bardzo sobie cenili. Także wystawiłem tylko 9 fotografii z kolei tutaj z tego Vigo. Tych fotografii tą techniką, którą uprawiałem wcześniej, czego dokonałem w Wenecji. Natomiast pozostałe znowu gdzieś zostały na bok odłożone. Znaczy tak, ja może poproszę Cię, bo jeszcze umówiliśmy się, że opowiesz też coś o konkretnych zdjęciach właśnie i z Wenecji, i z Vigo, i z Rodos. Może bym zaczął od tego, że ten aparat właśnie powodował niespodzianki z tym transportem. To może powiem, że tak się działo, że na ogół każdy z nas fotografując w latach 70., 80., to takie dwa aparaty zawsze miał dwa. Jeden
bo zawsze jeden był w naprawie i aby jak się jechało na odpowiedzialne i poważne zdjęcia, to trzeba było to zabrać, bo w każdej chwili coś się mogło zdarzyć. I tutaj jest taki właśnie przykład takiej, ale miłej niespodzianki, a klatka zachodzi na klatkę i to się pojawia się taki bardzo miły prezent, ja go nazywam prezentem od pani fotografii, tam gdzieś z góry. Tutaj natomiast jest taka przedziwna też fotografia. Z kolei wiedząc i czując pod palcem, że coś się dzieje z tym transportem nie tak, że może ta klatka, którą zrobiłem przed chwilą, może też dokonać się, zostanie zniszczona, bo zajdzie klatka na nią następna. Zasłaniam obiektyw, przepuszczam transport, żeby ocalić tę wcześniejszą i robię następną. A się okazuje, że tutaj tym razem zadziałało dobrze i powstaje tak niezaplanowana, tak przedziwna fotografia z takim właśnie miejscem jasnym. Natomiast cudowne są te, według mnie, te relacje, które powstają między tą fotografią, a tą taką, której nieprzewidywalne, które by się nie dałoby się jakby zaprogramować gdzieś, co się w pewnym sensie też dzieje poza nami. Ale wielu fotografów by uznało to za błąd, by zdjęcia odrzuciło, podczas gdy ty je wybierasz. Dlaczego? No tak, bo i tutaj właśnie też zauważyłem, tutaj też była kolejna taka nauczka i była taka kolejna lekcja, mianowicie, i to może widać tutaj na tej lekcji, na tej fotografii będzie, że później, bo po wysuszeniu filmu istnieje taka czynność, że trzeba odciąć film, podzielić go na klatki i włożyć do takich klaserów, prawda, między kalki, żeby nie uległ zniszczeniu, prawda, do archiwum. I ja zauważyłem właśnie po tym, pomny tych doświadczeń, że to nie jest tak trzy klatki do środka, trzy, tylko uważaj, dlatego, bo może się zdarzyć coś takiego, i nie odcinaj tak klatek, tylko przyglądaj się, jak one idą. I tutaj są, nieraz tak się dzieje, że druga, trzecia, czwarta klatka powoduje jakiś taki dziwny ciąg, dziwną, taką niezaprogramowaną, nieprzewidywalną jakąś sekwencję, jakiś taki ciąg, który dzieje się jakby trochę poza nami. Potem robiłem też takie eksperymenty, przyczynek do tego, że zacząłem robić takie eksperymenty właśnie naświetlania klatek, jakby pamiętając, a nie pamiętając, już nie przy tym przedsięwzięciu, ale pamiętając, nie pamiętając, jakby co zapamiętałem z poprzedniej klatki i czy ona się ułoży i będzie zazębiała się z następną klatką albo jeszcze z tą poprzednią. To też były takie bardzo ciekawe, to oczywiście jako zabawy, ale to takie dosyć ciekawe doświadczenia, takie małe lekcje, które były odbierane z tych tutaj podróży, szczególnie w Vigo, gdzie finał był taki, że oczywiście zabrałem dwa aparaty i dwa aparaty zostały całkowicie wykończone i zostały okazały się już niesprawne i je przywiozłem tutaj. No tak, ale też jak pracowałeś nad tym materiałem Vigo, to równolegle właściwie kończyłeś taki zupełnie inny projekt fotograficzny, czyli biało-czerwono-czarną. To jest właściwie rodzaj dokumentu takiego społecznego z tego, jak wygląda Polska końca lat 90. Więc też jak mógłbyś opowiedzieć o tym, bo to jest znów taki moment, kiedy właściwie są dwa zupełnie różne rodzaje fotografii, które w tym samym czasie jakby uprawiasz, czy którym jesteś zainteresowany. Tak, bo to jest nawet dokładnie ten sam rok, bo biało-czerwono-czarna rozpoczyna się w kwietniu 99 roku i kończy się w roku 2000, bo to miał być taki zapis na początek, koniec wieku, koniec i początek nowego tysiąclecia, to były jakieś takie jeszcze dodatkowe emocje, a także zapis taki właśnie polski, która zaczęła się natychmiast i bardzo szybko zaczęła się zmieniać. I tamta fotografia jest tak robiona innym aparatem, jest to fotografia
w ciągu tych dwóch lat zrobiłem 6 tysięcy negatywów, ponad 6 tysięcy negatywów, jeżdżąc na motorowerze i fotografując, zatrzymując się. Gdy byłem zdziwiony, zatrzymywałem się i fotografowałem to swoje zdziwienie. I to była rzeczywiście fotografia ostra, ta taka była wręcz czasami brutalna, bezwzględna. Była taka fotografia, tam nic z poezji, tylko taka rzeczywistość nasza od początku do końca, czasami właśnie bardzo też przykra i tam było i taka, nie wszyscy chwalili, że taki obraz Polski gdzieś zachowuje. I podejrzewam, że to Vigo jest jakimś takim sposobem, to jest odreagowanie na tę fotografię, taką bardzo, bardzo taką, no, na taki dokument, ale aż taki do bólu. Tutaj było jednak szukanie troszeczkę takiej poezji, no i przede wszystkim szukanie tego światła, bo to też była takie, prawdę powiedziawszy, obciachowe. Już prowadziłem wtedy zajęcia ze studentami i tutaj o jakiejś opowieści, że jest światło, które modeluje, rysuje, a ja w ogóle tego nie robię. Więc tutaj musiałem sam lekcję taką odbyć, poprawkę, no i tutaj ten egzamin musiałem z tego światła musiałem zdać. Ale trzeci projekt to jest, bo właśnie na tym mógłbyś zakończyć, prawda? Natomiast jeszcze tego było mało i tak. Pojawił się trzeci wyjazd w 2006. Wcześniej robiłem okładkę i zdjęcia do płyty Stanisława Sojki. Pamiętam, spotkaliśmy się w Krakowie i tak sobie rozmawiamy. On opowiada o tych, co tam z tą estradą, ja o tej fotografii. Tak sobie rozmawiamy. I gdzieś tam po chwili Staszek Sojka mówi: wiesz co, bo mnie to się wydaje, że i w tej twojej profesji, i w naszej, to się po prostu liczy tylko długi dystans. Ja sobie tak powiedziałem: Boże, jak to fajne słowo, długi dystans. I gdzieś ni stąd, ni zowąd przyszło do głowy, że jeszcze trzeba ciut i zakończyć to, co zostało rozpoczęte, że tutaj jeszcze tylko brakuje, jak jest Hiszpania, są Włochy, to jeszcze Grecja by się przydała. Mówię, Grecja, takie dwie kolumienki, nic więcej, nic nie chcę więcej, takie dwie kolumienki. I wymyśliłem sobie, że nawet na dwa dni tam gdzieś, gdziekolwiek się nie poleci się do Grecji, to zawsze się jakieś dwie kolumny tam znajdzie, prawda? I wymyśliłem sobie, że akurat patrzę, jest Rodos, no to do Rodos, taki bilet. Na jeden dzień, dwa dni i tak mówię, na plaży się nawet prześpię, taki miałem pomysł, że prześpię się na plaży, żadnych hoteli, tylko takie chodzenie po Rodos i wracam. Okazało się, że no niestety ten samolot, te dwie strony, to jest tyle, ile tygodniowy pobyt na Rodos. No i zostałem po prostu w ten sposób uziemiony na Rodos ku chwale mojej i radości. I tutaj znowu następna pojawiła się bardzo przyjemna chwila, mianowicie przypomniał mi się Herbert i jego Barbarzyńca w ogrodzie i jego flanowanie, ponieważ ja czasu miałem mnóstwo. No więc co Herbert z tym flanowaniem swoim wyczyniał? Pierwsze, włóczenie się bez planu według perspektyw, a nie przewodników. Oglądanie egzotycznych warsztatów i sklepów. Gapienie się, podnoszenie kamyków, wyrzucanie kamyków. Przytykanie twarzy do muru w celu łowienia zapachów, przyglądanie się ludziom ironicznie, ale z miłością. Tu gdzieś o winie było też, że coś trzeba dużo wina pić, a w Grecji wiadomo, Recina, ojejku, bardzo była pomocna w tych nieostrościach moich. Znowu ta nieostrość powraca, ale już z innym aparatem i w innym też przedsięwzięciu, bo zaczynamy śledzić was z żoną, rozpoczyna się miłość i zaczynamy tej ostrości, nieostrości oblicza są przeróżne, nawet tej jednej naszej nieostrości, to one są różne. Wypisałem
i znaleźliśmy wszystkie punkty, wszystkie miejsca, wszystkie, na ile to było możliwe, pobytu Miłosza w Wilnie, miejsca urodzenia, jego poszczególne miejsca, gdzie mieszkał, stancje, gdzie przechodził, gdzie przez zieloną granicę dostawał się do Polski i piąty, i dziesiąty, nie wiadomo, i u Kunertów, gdzieś u dziadków, a to gdzieś nad jeziorem. Pobyty, gdzie pisał listy do Iwaszkiewicza, gdzieś nad Wigrami. Po prostu wszystko było bardzo z taką dokładnością opisane. No i zacząłem tam jeździć, zacząłem to fotografować, używając aparatu i fotografując to, powiedzmy brzydko, na ostro. I okazało się, że ja zobaczyłem te fotografie i tutaj mi się nic nie zgadzało. Ja byłem tylko bardzo niezadowolony. To było dla mnie jakieś wielkie nieporozumienie, rozczarowanie, że tutaj nic ciekawego, że inaczej sobie wyobrażałem. I postanowiłem wtedy, uświadomiłem sobie, że przecież tu się wszystko zgadza, miejsca są, tutaj nie ma żadnego przekłamania. Tylko że to się działo 60-70 lat wcześniej. I wtedy pomyślałem sobie, że a to ja na ten użytek i na tę okoliczność to ja założę filtr niepamięci, tak to nazwałem. Taki filtr niepamięci. I zacząłem robić te fotografie na nieostro. I wtedy się okazało, że to jest właśnie to. Ja w to uwierzyłem, że to jest właśnie to, że to gdzieś jest zawieszone, że to jest pomiędzy. Rzeczywiście, że miejsce jest, że to się zgadza, ale tak nie do końca. Może tak było, a może tak nie było. A może to prawda, a może nie. Bo też były takie różne sytuacje, że te jego opisy, gdzie on przybywał, on nieraz też miał wątpliwości, czy jak na przykład profesor Franaszek tam gdzieś wspomina, że prawdopodobnie przechodził tutaj przez tego i tak dalej, i tak dalej. Także był to taki przy okazji też azyl, także do budowania takiej historii quasi prawdziwej, ale która nam, mnie dała jakąś satysfakcję, gdzie ja uwierzyłem w to, że to, co robię, że to jest to, o co mi chodzi. Jak mógłbyś opowiedzieć o tym już, jak pracowałeś nad wyborem zdjęć do książki i w ogóle nad tym obiektem takim korekcjonerskim już tutaj z Wojtkiem Jędrzejewskim. Może jeszcze o tym też parę słów. Tu jest 57 fotografii. Tutaj jakiejś takiej bardzo ostrej selekcji nie było, dlatego, bo ta selekcja już właściwie już to sito było trzykrotne przy Wenecji, później przy Vigo. Także tutaj za bardzo nie było takich jakichś założeń, taktyk jakiś, to ułożyło się właśnie jak jeden ciąg i ten zestaw 57 fotografii to był po prostu jakby sam siłą, jakby siłami natury powstał. Tutaj nie było żadnych dywagacji. Ale jak pracowałeś nad tym z Wojtkiem? Dla mnie to jest ciekawe, bo na przykład ja pamiętam, że Wojtek Jędrzejewski też był jednym z kolekcjonerów, którzy jako pierwsi kupowali twoje prace. Na przykład tam były prace też z Hiszpanii, te portretowe, takie właściwie trochę modowe zdjęcia, na pewno ostre. Tak. Więc tutaj też jest to zaskakujące jakby dla mnie jako historyka fotografii, że jakby zupełnie zmieniasz ten swój sposób widzenia, ale też myślę, że nawet w takiej relacji właśnie nawet z kolekcjonerem, czy z jakby pracując nad książką, że jakby prezentujesz taką inną wizję i fotografii, i też jakby jakim jesteś fotografem wtedy? Ostrym, nieostrym? Jakby jaka jest ta twoja fotografia? To ja może do tego pierwszego bym się odniósł, co powiedziałeś. To jest chyba też, ja nie wiem, ile tych przypadków w kraju było, gdzie kolekcjoner wchodzi w posiadanie kolekcji, takiego zestawu, prawda, nabywa. Potem jeszcze wydaje książkę, no to jest, rzecz jest no, kapitalna, prawda, więc. Pytałem też dlatego, że tak jak zaczęliśmy od tej twojej pierwszej wystawy, że miałeś takie zawsze ciągoty literackie. I one trochę tutaj też wybrzmiewają w tej naszej rozmowie, podczas gdy ten tytuł jest
właśnie taki no, jakby południe, w sensie te kraje, geografia mniej, znaczy jest trochę tutaj tej literatury, mówiliśmy o tym flanowaniu, ale też dopytywałem pod kątem takiej twojej tej wizji, tego światła, tych może takiej kultury trochę też, prawda? No to tak, mówisz, no, no pewnie to jest, żartowałem z tego wina, ale to przecież to flanowanie, patrzcie jak to się, Herbert tam jedzie chodzi po uliczkach i od razu w ogóle powstaje w ogóle fenomenalna prawda, poezja. Jednak to południe nas jakoś zmienia. Poza tym jest to przecież kultura, także teraz już bez żartów, ale kultura też i wina, prawda? To jest inna, w ogóle zaczyna się układać bajka. To nie jest kultura wódki, no to jest kultura także tej, kto to powiedział? Słońca zaklętego w wodzie, tak? Taka jest definicja fotografii wina. Chyba taka jest definicja, że to jest tak, słońce zaklęte, tak, słońce zaklęte. No więc to taka właśnie podróż się odbyła.